pora się szykować. Obiecałam Dorze, że chociaż na parę dni do niej przyjadę. Dora ma teraz domek na plaży i już nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie do niej dołączę. Też bym chciała już odpocząć, może trochę popływać, no i koniecznie muszę się opalić. Moja skóra jest strasznie blada, a tak to chociaż uda mi się złapać trochę słońca. Tylko w co ja się ubiorę? No nie wiem, muszę znaleźć coś w mojej szafie, może jakąś spódniczkę? Chyba tak, muszę czegoś poszukać, bo w końcu będzie mi za ciepło, a piasek między nogami, no jakoś tak chyba nie bardzo będzie mi pasował. Dlatego wolę ubrać jakieś krótsze spodenki albo spódniczkę, żeby było mi wygodnie, no i żeby nogi mi się opaliły. Ale fantastycznie! Dzisiaj przyjeżdża Miki! Już mi obiecywała tak dawno, a ja przecież mam taki cudny domek na plaży i będziemy mogły razem trochę poodpoczywać. Ona cały czas jest taka zabiegana i nigdy nie ma czasu, żeby przyjechać na moje przyjęcia. Przecież co roku wydaje przyjęcie na początek i na koniec lata. W tym roku nie była na przyjęciu z okazji początku lata. No to chociaż w połowie wakacji przyjedzie. Zawsze coś. No dobrze, teraz to już jestem gotowa. Prawie wszystko spakowałam. Wydaje mi się, że tak, o ręczniku pamiętałam. Krem do opalania też zabrałam. No, okulary chyba mi nie będą potrzebne. W końcu będę leżeć z zamkniętymi oczami. A poza tym słońce aż tak nie razi. No i gdyby mi się opaliły wokół oczu, to byłaby prawdziwa katastrofa. A tak to wydaje mi się, że wszystko jest. Tak, chyba mogę ruszać do Dory. Witaj, Dora! Już przyjechałam! O, Miki! No cześć! Wreszcie jesteś! Jak dobrze Ciebie widzieć! O matko, jak Ty dzisiaj wyglądasz! Spójrz! Zobacz, jaka jestem opalona! Też tak za chwilę będziesz wyglądać, nie musisz się martwić, opalenizna zaraz się pojawi. No wiem, Dora, wiem. Będę musiała trochę poleżeć na leżaku, póki jeszcze jest słońce. Hej, no co ty tutaj, słońce jest cały czas, nie będziesz miała z tym żadnego problemu, możesz mi wierzyć na słowo. To co, od czego dzisiaj zaczynamy? Chcesz najpierw popływać, poopalać się, a może po prostu usiądziemy i opowiesz mi, co się u ciebie ostatnio działo? To wydaje mi się, że najpierw chciałabym popływać. Dobrze mi zrobi takie orzeźwienie, tylko poczekaj na mnie, Dora, dobra? Muszę się przebrać w strój kąpielowy. Dobra, już jestem gotowa, zobacz, przybrałam się. Kupiłam nowy strój kąpielowy specjalnie na tą okazję. Z moich poprzednich już zdążyłam wyrosnąć, a ten, spójrz, spódniczkę sama uszyłam. Niezła, co nie? Jak będziesz chciała, to też Ci coś uszyję, dobra, Dora? Wow, rzeczywiście jest świetna ta sukienka. Znaczy, spódniczka, tak, no przecież wiedziałam, że chodzi o spódniczkę. Pewnie, Miki, jak będziesz miała chwilę wolnego, to też mi uszyj coś ładnego. Może szal, dobra? Bo wiesz, tutaj czasem, jesienią, jest tak strasznie chłodno i bardzo wieje, że szal to by mi się przydał. Mogłabym się wtedy nim spokojnie osłonić i na pewno nie byłabym chora. No jasne, nie ma problemu, mogę Ci uszyć nawet szal. Wtedy będzie Ci cieplutko, a ja sobie będę szyła stroje kąpielowe. No dobra, to może teraz trochę opalania? No pewnie, chodź tutaj, zobacz, mam taki hamak, zrobiłam go prawie sama. No trochę wymagało to wsparcia, ale możesz z niego skorzystać, jest naprawdę bardzo wygodny. Wiesz, Dora, ten hamak wygląda naprawdę ślicznie, ale ja się trochę boję takiej, no niewiadomej konstrukcji, wiesz. Nie o to chodzi, że Tobie nie ufam, tylko tak troszkę się boję. Wolałabym jednak taki stary, zwykły leżak, na którym będę się czuła bardziej bezpiecznie. Dobra, mogę wziąć ten różowy? No dobrze! Jak uważasz, że na tym będziesz się czuła mało bezpiecznie, to nie ma problemu. Ja sobie na nim poleżę, jest naprawdę fantastyczny. A Ty siadaj na tym różowym. Żałuj, że nie chciałaś przyjść na ten hamak. Jest naprawdę świetny. Ja tak mogę leżeć całe dnie. Ale przyjemnie. Wreszcie odrobina słońca. Jak ja za tym tęskniłam. Wakacje, jej, wreszcie się doczekałam. Dora, będę musiała tu wpaść jeszcze nie jeden raz, więc spodziewaj się gości.
Cieszę się, że Ci się podoba, Miki. Pewnie, że możesz wpaść jeszcze raz. To dobrze, może zapytam jeszcze moje przyjaciółki. To byśmy miały z kim jeszcze pogadać i nawet pograć w tenisa. Przecież tutaj niedaleko jest kort. Widziałaś go? No pewnie, że tak, ale nie miałam z kim grać. A tak, jakbyś przyszła jeszcze z przyjaciółkami, to możemy grać na zmianę. Świetny pomysł, Dora. To zaproszę ją na następny wyjazd.